Cześć, jestem Paula i dzisiaj zapraszam Cię na trening pośladków. Będzie to trening dla takich osób totalnie początkujących, więc nie potrzebujesz żadnego sprzętu. Ćwiczenia będą proste, w pozycjach niskich, na macie, nie będzie żadnego skakania, żadnych skomplikowanych ćwiczeń, także weź sobie matę, butelkę wody i zaczynamy. Przechodzimy do rozgrzewki. Zaczynamy od truchtu, takiego leciutkiego, żeby sobie podnieść tętno. Przeskakujemy z jednej nogi na drugą. Za chwilę dołączymy pracę rąk. Hop, hop, hop. Dobra. I teraz uwaga. Naprzemiennie. Kolano w górę i przeciwne ramię. Delikatnie. Te podskoki nie muszą być wysokie. Lekko po prostu się odrywamy od maty. Jeszcze chwila. Wykonujemy rozkrok i skrętoskłony. Hop. Plecy proste, nogi tak samo. Ostatni. I teraz robimy jeszcze szerszy rozkrok i delikatnie sobie przenosimy ciężar ciała z jednej strony na drugą. Nie musisz schodzić jakoś bardzo nisko. Wystarczy delikatnie. Hop. Pamiętaj, żeby kolana szły na zewnątrz. Plecy proste. Możesz ręce mieć albo wyprostowane przed siebie, albo na biodrach, lub tak splecione w koszyczek. Ok. Wstajemy i otwieramy biodra, kolano w górę. Jeżeli nie możesz utrzymać równowagi, złap się ściany. Trzymaj brzuch aktywny, żeby nie kołysać całym ciałem. Hop. I zmiana. Kolano w górę i otwierasz bioderko. Dobra, i teraz przechodzimy do podporu, wykrok, wracamy, jesteśmy w pozycji planku i wykrok następną, drugą nogą i naprzemiennie. Przytrzymaj taką pozycję 2 sekundy i zmiana, 2 sekundy, zmiana, 2 sekundy, zmiana. Ok, rozgrzewkę mamy za sobą, przechodzimy do treningu właściwego. Będziemy ćwiczyć 45 sekund i 15 sekund przerwy pomiędzy
ćwiczeniami. Mamy ich 7 i każde będziemy wykonywać w seriach, czyli jedno ćwiczenie, 3 serie, drugie ćwiczenie, 3 serie i tak na zmianę. Oczywiście, jeżeli jesteś bardziej zaawansowana, to możesz sobie dodać gumy, możesz sobie dodać hantle. Nie ma żadnego problemu. Ale dla takich totalnie osób początkujących, to te ćwiczenia z masą własną, z własną masą ciała jak najbardziej będą ok. Włączam timer i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to będzie glute bridge, czyli unoszenie bioder leżąc. Uwaga! Hop. Spięty brzuch, biodra do góry, ręce leżą na macie. Jak unosisz biodra, kolana prowadź do zewnątrz. Kiedy biodra są w górze, tutaj tułów jest w linii prostej, żebyś nie robiła czasem czegoś takiego. Kontrolowana praca. Cały czas aktywny brzuch i spinasz mocno pośladki. W górze oczywiście. Przerwa. I jeszcze 2 razy. Góra, kolana do zewnątrz. Spokojnie ćwiczysz, nigdzie się nie spieszymy, ma to być kontrolowany ruch, tak żebyś poczuła mięśnie. Hop. Kolana do zewnątrz, zamykasz i dół. Góra, kolana na zewnątrz, wracają i dół. Ostatnia seria tego ćwiczenia. I góra. Powoli opuszczasz w dół i dynamiczniej unosisz w górę, spinając pośladki. Seria za nami, chwilka przerwy i następne ćwiczenie będzie w takiej samej pozycji, tylko jeszcze dodamy sobie pracę nóg. Będzie to taki chodzący glute bridge. Unosisz biodra, ręce na macie, hop, hop, hop i góra. Biodra opuszczasz, do góry spinasz pośladek i przyciągasz kolano do klatki. Naprzemiennie. Cały czas trzymasz tułów wysoko, w linii prostej, brzuch aktywny. Uwaga, przerwa. Pocznij sobie chwilę. Nie chcemy tego, więc musimy, w sensie takiej dziury tutaj między plecami, więc napinamy brzuch, podwijamy biodra i wtedy unosimy je do góry. Hop.
i opuszczamy. Pięknie i góra. Przerwa. Uwaga, podwiń biodra, tak żeby plecy przylegały do maty, napnij brzuch i unieś biodra w górę, kolana do klatki, raz, dwa i dół. Góra, wdech i dół, wydech. Ok. Ostatnia seria tego ćwiczenia przed nami. Przygotuj się, podwiń biodra i startujemy zaraz. Ręce na macie i unosisz biodra, kolano do klatki. Pamiętaj, żeby mocno w górze spinać pośladki. I opuszczasz powoli, dynamicznie w górę. Cały czas trzymasz. I dół. Ok, przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia i teraz będziemy wykonywać je w podporze. Będziemy odwodzić nogę, dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami, napinasz brzuch, czyli nie masz wypiętego tyłka, napinasz, podbijasz biodra i odwodzisz nogę. Tak, żeby była w linii z plecami, czyli nie musi ona iść tak mega do góry. Mocno napinasz pośladek w górze i pracują same pośladki. Brzuch napięty. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Ok, i od razu zmiana nogi i to samo. Hop. Pamiętaj o tym, żebyś nie puszczała brzucha, bo wtedy będzie tak. A chcemy tak. I wykup. I tu tak samo. Powoli wracasz i dynamicznie odwodzisz. Teraz mamy przerwę. 15 sekund. Odpocznij i napij się wody. I powtórzymy sobie to jeszcze 3-2 razy. Uwaga! Zaczynamy od prawej nogi, pozycja, podwinięte biodra, brzuch napięty i wykop, hop. Stopa flex. Czyli taka zadarta. Hop.
tym ćwiczeniu, w ogóle w podporach. Żaden odcinek lędźwiowy nie powinien Cię boleć. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że robisz coś niepoprawnie. Dlatego cały czas będę Ci przypominała o napiętym brzuchu. Ok, zmiana nogi. Patrzymy w matę, nie zadzieramy głowy. Mocno zepnij pośladki w górze. I przerwa. Super. Ostatnia seria. Przygotuj się. Podpór. I prawa noga. Wdech. I wydech. Sekund. I zmieniamy nogę. Lecimy. Sekund. I przerwa. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga. Ostatnia seria tego ćwiczenia. Trzymaj brzuch aktywny. Myślę, że takie ćwiczenia nie tylko sprawdzą się na pośladki, ale również jak ktoś ma bardzo siedzący tryb życia, to również polecam. Zmiana nogi. Tego siedzenia to mamy wyłączone pośladki, więc stąd biorą się często bóle pleców, szczególnie dolnego odcinka lędźwiowego, więc warto chociaż 2-3 razy w tygodniu wykonywać takie ćwiczenia. I tutaj pracują nie tylko pośladki, ale również brzuch, który odpowiada za stabilizację. Uwaga! I przerwa. 15 sekund przerwy. Następne ćwiczenie. Również w podporze. W zasadzie teraz cały czas będziemy w podporach pracować. Uwaga! Noga wyprostowana. Unosimy
dajemy po skosie i wracamy. Hop. I tak, trzymamy mocno brzuch, pracuje jakby sam pośladek z nogą, a ciało jest nieruchome, czyli nie robimy tak na wszystkie strony, tylko pracuje sama noga. Kontrolujemy ruch, brzuch oczywiście napięty, hop. Tak jakbyśmy chciały narysować tęczę. I zmiana nogi. To samo. Robimy powoli, kontrolujemy cały czas ten ruch. Dobra, mnie już troszkę pali. 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Jeszcze dwa razy. Zaczynamy od prawej nogi. I uwaga. Prostujesz do góry. I rysujemy tęczę. Głowa oczywiście jest przed ułożeniem kręgosłupa. Nie patrzymy się przed siebie, tylko w matę. Dziesięć sekund. No przyznam, że to ćwiczenie daje wypalić. Nawet bez obciążenia. Hop, 3, 2, 1. Zmiana nogi. Od razu, bez żadnej przerwy. Powolutku kontrolujemy ruch, nie śpieszymy się, nie machamy byle jak, ma to być jakościowy ruch. Cztery, trzy, dwa, jeden. 15 sekund przerwy. I uwaga. Podwiń biodra, zepnij brzuch, wyprostuj prawą nogę. I do boku sobie odwrócimy. Ostatnie 5 sekund. Zmiana nogi. Trzymaj plecy proste. Pamiętaj o tym. Wdech i wydech.
4, 3, 2 i ostatni. Super. Przerwa. Następne ćwiczenie to będzie pulsowanie również w podporze, ale tym razem z ugiętą nogą i stopa idzie ku górze. Uwaga! Coś takiego, czyli nie odkładamy jej tutaj na matę, tylko ona, ta noga cały czas jest w powietrzu i wykonujemy takie krótkie pulsy. Również pamiętaj, żeby brzuch był spięty, a nie puszczony i taki wygięty. Plecy muszą być w linii prostej. I pulsujemy. Napinając pośladek, 10 sekund do końca, również w trzech seriach sobie zrobimy. 4, 3, 2 i 1. I od razu zmieniamy. Hop. Stopa idzie ku górze. Sekund, połowa za nami. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dość. 15 sekund przerwy. Uwaga. Ruch aktywny. I lecimy. Noga w górę i pulsujesz. Mocno napinasz poślad. Oddychasz sobie spokojnie, pomału. 15 sekund. Dobra, wiem, że już teraz może być ciężko, w sensie, bo trochę pali, ale wytrzymasz. Uwaga, 3, 2, 1. I zmiana nogi od razu. Na ramionach, możesz przejść do przedramion, tylko pamiętaj o plecach, żeby były proste, nie wygięte. Zepnij brzuch i możesz w ten sposób również wykonać to ćwiczenie. Uwaga, 3, 2, 1. Świetnie. Przerwa. Napij się wody. Została nam ostatnia seria. I w zasadzie jeszcze dwa ćwiczenia. Uwaga! Zaczynamy od prawej nogi. Sekund za nami. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I zmiana. To już ostatni raz. Będziemy robić żadnych pulsacji. Hop.
Dawaj, dawaj. Dobrze ci idzie. 15 sekund. 10. I zaraz kończymy. I stop. Kolejne ćwiczenie to będzie fire hydrant, również w podporze. Tylko będziemy odwodzić i prostować nogę. Ok? Uwaga! Zaczynamy. Taka sama zasada jak w poprzednich ćwiczeniach. Brzuch napięty, proste plecy. Hop. Odwodzisz i prostujemy nogę. Hop. I tutaj też staramy się nie kołysać ciałem na boki i tak rzucać tą nogą bez żadnej kontroli. I zmiana nogi. U mnie to jest prawa, zaczęłam od lewej. Wdech i długi wydech. Uwaga, 3, 2, 1. Przerwa. Ale tylko 15 sekund. Uwaga. Lecimy z kolejną serią. Hop. Trzymaj plecy. Brzuch jest aktywny. How many safety? Tell her I can't snake me. Ray gun on safety. My girl's so tasty. Tell her it's your world. She wants the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hear the supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hear it. Okay, przerwa. She's tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks. Trzecia seria będzie lekko zmodyfikowana, bo już nie będziemy prostować nogi. Robimy coś takiego. Hop. Trzymamy chwilę i wolno opuszczamy. I to samo. Do góry. Trzymasz chwilę i wolno opuszczasz. Tell her it's your world. She wants the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't faze me. I'm going. Góra. Raz, dwa, trzy. Your shawty just called me a fag. She like my character traits. I never stop for a break. I put a lock on the game. I put a stock in my name. But I give a fuck about the fame. I took a bite at a life in a time. But seriously, they feel like you do when you look at my candid. Stop.
Druga noga, to samo. Bay boy from the cold seas, nitro with a new pin, go at ISO, tell him don't reach, ice cold with it, no fleece. How many safeties? Tell her I can't snake me. To już jest końcówka, gun, obiecuję. My girl's so tasty, tell her it's your world, she want the two-tone spaceship, blow smoke screen daily, so the stress don't face me. I'm going, 10 sekund. Hey, look, going, going. Ok, i ostatnie ćwiczenie będzie w leżeniu, więc sobie trochę odpoczniemy. Nogę dajemy tutaj przed siebie i ta, która leży na macie, będzie unoszona, hop, do góry. Tutaj sobie pracujemy nad wewnętrzną stroną ud, do góry. Tego zrobimy sobie dwie serie i będziemy mogli przejść do najprzyjemniejszej części treningu, czyli rozciągania. Zmieniamy stronę. Łokieć jest pod barkiem. Tutaj jest oczywiście brzuch aktywny. Możemy tą drugą rękę trzymać na macie albo złapać się za kostkę. I przywodzimy. Hop. Piętnaście sekund przerwy. Druga seria, już ostatnia. Na taką dobitkę. Uwaga. Go. Dwadzieścia sekund. Stronę. Zostały nam ostatnie powtórzenia. Damy radę. Lecimy. Wdech. Wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden, dość. Super. Mamy to. Przechodzimy teraz do rozciągania. Uwaga, lewa noga jest wyprostowana, a prawą sobie uginamy w kolanie i próbujemy wytrzymać w takiej pozycji chwilę. Rozciągamy tutaj pośladki. Yeah.
teraz już się możemy zrelaksować, odpocząć. Robotę mamy zrobioną. Ok, i teraz to samo, tylko zmieniamy nogę. Możesz sobie zawsze podłożyć tutaj pod pośladek jakąś poduszkę, bądź albo złapać się bloków takich do jogi, jeżeli posiadasz. Ok, teraz się kładziemy na matę. Uwaga, mikrofon. Ok, kładziemy się na matę i przyciągamy piętę do pośladka, tak żebyście poczuły rozciąganie w mięśniu tutaj czworogłowym w udach. I tutaj też ważna rzecz, żeby trzymać brzuch aktywny, spięty, żeby nie był taki luźny. I zmiana, druga noga, to samo. I teraz wstajemy, pozycja dziecka, palce u stóp są złączone, brzuch między udami, wyciągamy ręce do przodu, czoło możemy położyć na macie. I oddychamy. Ok, wstajemy. Dziękuję Ci bardzo za trening. Mam nadzieję, że poradziłaś sobie bez problemu. Oczywiście z czasem możesz dodać jak najbardziej jakieś obciążenie, gumy mini band, żebyś sobie progresowała. Zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, wpadaj na Instagrama do mnie, do Fabryki Siły. Jeżeli potrzebujesz konkretnego planu bądź diety, również zapraszam Cię do fabryki. Tymczasem to by było na tyle. Dzięki, widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!